Cześć i czołem, moi drodzy, w kolejnym filmie Zielonego w Ogrodzie. No, ostatni film był w środę o bieleniu drzewek. No i na tamtym filmie obiecałem wam, że w kolejnym materiale zajmiemy się kretami. Ale powiem wam, że pomimo, że jest ciepło, zaskakująco ciepło u mnie, okolice 11 stopni, no to porywy wiatru są takie, jak na jednym z moich poprzednich filmów. Miałem też coś przycinać, jeżeli chodzi o moją czereśnię. Ale tak naprawdę tylko dwa wilki sobie przytnę dzisiaj, które wam zresztą zaraz pokażę. A tak, no to co? Staw późną zimą wygląda tak. Na wiosnę będzie sporo czyszczenia. Damy rybkom jedzenie. Kupuję taką pływającą karmę. Teraz właśnie proszę was na chwilkę. Już jestem, musiałem sobie po prostu otworzyć tą karmę. Rybki tam są, jeżeli widzicie. Wiem, że w tym tygodniu mnie nie będzie chwilkę. Sypnę im tam tego odrobinę. Okej. To już jest taka karma, która nadaje kolor rybkom. No i ja zawsze stosuję już tak w okresie przedwiosennym. Ładne i zdrowe. No więc tak, wichury, które panują u mnie, no ale pewnie w całej Polsce od kilku dni, no są mocne, są srogie, muszę wam powiedzieć. Patrzcie, sąsiada działka, patrzcie, jakie pole minowe. Coś niesamowitego. Więc pójdziemy sobie na szybko. Rozłożył sobie mój sekator. Zaraz wam coś pokażę. Tam na górze, w tym miejscu, chciałbym teraz na wiosnę i jesienią drzewo jest tak skonstruowane, że nie wie o tym, że ten pień tam został ścięty, ponieważ jeżeli znacie się na roślinkach i na drzewach, szczególnie jeżeli chodzi o drzewa, no to system korzeniowy jest tak skonstruowany, że część korzeni odpowiada za poszczególne gałęzie w drzewach. Więc to, co miałoby iść parą tam, w tamtą stronę, musi zostać gdzieś indziej spożytkowane. Stąd, zobaczcie, tutaj takie dwa pionowe wilki, które no nijak nie będą miały szansy radzić. Ze względu na to, że południe z tamtej strony, tak? Tak, południe z tamtej strony. Jeżeli to drzewo tutaj złapie sobie liści na wiosnę, tak? To cień zasłaniałby taki kuty.
zapytać, jak wy sobie zamierzacie prowadzić swoje drzewko owocowe. O, tutaj jest kolejny taki przykład. Idzie sobie do góry. Nie jest to na żaden sposób tutaj potrzebne. Tutaj ta gałąź bardzo fajna. Fajnie nam się będzie tutaj położyć. Chociaż zaczyna już być długa, tak? Więc okres jesienny tutaj ją skracamy, żeby nie była zbyt uciążliwa. Tam na górze, no kto tam będzie sięgał jakąś drabiną, wspinał się, będę musiał to troszkę położyć. Tak samo jak ten kikut tutaj, który rośnie. I potem cięcie nastąpi w tym miejscu, tak? Mi zależy na tym, żeby tak tą czereśnię, spróbuję wam złapać całokształt, żeby ona była rozłożona na boki, jak wierzba płacząca, bo to czereśnie, jak wiadomo, no ma tendencję taką, żeby rosnąć jak najbardziej do góry, tak? Jak najbardziej zbijać się do góry. No nie jest nam to potrzebne, tak? Chyba, że mamy umiejętności alpinistyczne i będziemy się wspinać po tym drzewie, więc no tak to ja sobie zaplanowałem, prawda? No ale jestem amatorem i to, co ja robię, to są tylko takie moje luźne sugestie, które wcale nie muszą być przez was brane pod uwagę, tak? Ja wam tylko podpowiadam, jak ja robię. Jestem, jak sam tytuł kanału, Zielony w ogrodzie. Eksperymentuję. No to drzewko, no już ma ładnych parę lat, prawda? Młodą czereśnię możecie sobie, że tak powiem, w inny sposób poprowadzić. Już bardziej płasko, tak? Ta została dopuszczona do takiego stanu. Może jest bardzo, bardzo wysoka, jak dla mnie za wysoka, i będę starał się ją tak ciąć i tak doprowadzać tymi cięciami, żeby ona była jak najbardziej na boki się kładła. Okej, drodzy, słyszycie porywy wiatru coraz większe, trzeba się ewakuować. Życzę wam wszystkiego mojego miłego, uważajcie w te wieczne dni u siebie. Pozdrawiam was w Zielonych Ogrodzie.